is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Jakiś rodzaj odpustu. Bo sobie nie kłamie. A gdzie ten odpust? Odpust, tak zwany odpust power. Power odpust. Odpust power. Muzeum etnografii. A to muzeum nie sprzedaje, tylko muzeum sprzedaje te, no na to. No i gra, wiecie. Idziemy. Chcesz tam? No to chodź, no to chodź. Nie chcesz zobaczyć, co tam jest? A tu jeszcze nigdy nie byliśmy. Myszka mówi, że tu nigdy nie była z wami. Nigdy nie zabraliście myszki tutaj, myszka mówi. Cześć i czołem. Gdzie my dzisiaj jesteśmy? Ja jestem w Oliwie. Dokładnie jeszcze bardziej w Parku Oliwskim. W Parku Oliwskim jesteśmy. A ty to nie wiem. Piękna pogoda, piękne krajobrazy. Nie, bo teraz się pani nie kręci tej barki, to nie ma zapasu. No może trochę. Co pan tu robi? Co pan tu robi? Zapytaj mnie... Po co tutaj przyjechałeś?
Przyjechałem tu, żeby pokazać tobie wszystko, jak to tutaj wygląda. A czy ci się tu podoba? Bardzo mi się podoba. A kto to w ogóle chciał tu przyjechać? Tak naprawdę? Rudy, czarny. Aha. I cała jego rodzina. Aha. Dobra, idziemy dalej. Dzisiaj ludzi jest po prostu tutaj mnóstwo. Tutaj jakoś chorób na iglakach nie widzę. No ale tu wiadomo, jest inna inszość. Kto? Tuja. Tuja, to jest tuja. Żywotnik olbrzymi to jest. No bo jest olbrzymi. Żywotnik. A dlaczego żywotnik? No może, że długo żyje. No. Bardzo często na cmentarzach rośnie. Tak. Ten żywotnik. Uh-oh. Wron. No, cześć. Co tu szukasz? To się damy trochę? Patrzcie teraz tak, niby zwarta struktura tego drzewo płoto. Teraz wejdziemy do dziurki. I wszystko widzimy, kto jest w dziurce. No dobra, to i wychodzimy z dziurki. We'll be right back.
tym filmie Noce i Dnie, ten chyba Strasburger, który tam grał takiego kawalera, tą główną odtwórczynię roli Barbary, dla niej nazrywał tych kwiatów. Tak. I wychodził ze stawu albo z jeziora. Powiem wam, tu gęsta atmosfera jest w tym zbiorniczku wodnym. Te kaczki chyba nie mają za bardzo tu gdzie tu pływać. Jest, powiem wam, różnego rodzaju konstrukcji roślinnych. To jest tak płytko. Wszędzie rosną te roślinki. Wybieg dla ptaszków. Kochani, patrzcie na to. Ale co tu jest? Na co macie patrzeć właśnie? No to już wam mówię. Dla kogo ta budka jest? Powiedzcie. Dla orłów? Jest naprawdę mega budka. Ona jest ogromna. Artur robi testy pomiarowe. No faktycznie ta budka lęgowa jest bardzo duża. Patrzcie, ta budka, ona jest pod prądem jakimś, tam kabel jest, nie. Nie, myślałem, że zielono tu jest. Halo, budka. Konkretna jest. Już dawno tu nie byłem. Jest wszystko tak, nie wiem, w rozsypce. No zobaczymy, może co w końcu zrobią. A tu są takie fajne ścieżki. Bardzo fajne drzewka. Ciekawe. Aranżacje roślinne. Fajnie to wygląda. I co to jest za drzewko? Kto wie? Na ochotnika. No kochani, już wam mówię. To jest magnolia naga. Dokładnie.
Magnolia noga. Daj mi nogę, daj mi nogę. Daj mi nogę. Ja ci nogi, ja ci nogi. Ja ci nogę. A tu jest dżungla. Jungle. To jest bardzo fajne miejsce w tym parku. Takie dzikie jakby miejsce. Taka dżungla, po prostu zrobione na dżunglę. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. A dzisiaj jest taka w sam raz pogoda na spacer właśnie. Nie jest za ciepło, nie jest za zimno. Pięknie tutaj jest. Pięknie mają tutaj to wszystko zrobione. I dużo jest roślin, które my mamy w ogrodzie. O, bluszcz, zobaczcie. Takie ścieżki z kamyczkami, z korzeniami. O, pięknie, nie? No wiem, że się powtarzam, ale naprawdę ja w takich miejscach się czuję jak niektóre kobiety w miejscach takich z kosmetykami, z ciuchami, z biżuterią na przykład. To ja mam tutaj w takich miejscach jestem zauroczona. W Oliwie tutaj po lewej stronie, gdzie patrzycie, będzie zoo. A my idziemy na wieżę widokową. Także idziemy sobie tam, był tam, nie wiem, pewnie jeszcze jest taki parking. Ja tutaj miałam jazdy na prawo jazdy, taki parking jazdy, na prawo jazdy. Jazdy w szkole na naukach jazdy miałam tam jazdy, no. Aż mi się język poplątał, chyba od loda. Zjedliśmy sobie loda. Miałam takiego kaktusa na patyku. Shake truskawkowy, pyszny był. Ja tu miałam jazdę. Zobacz, młode. Patrz, one uczą się nurkować. Cześć. Się wiatr zruszył, ale mam nadzieję, że to nie oznacza, że będzie deszcz. Wieczorem może padać, ale teraz niech jeszcze się powstrzyma. Bo jak ja tu wejdę, to już nie zejdę. O, mamma mia. Zobaczcie, ile tu jest schodów. To podejrzewam, że dopiero początek, co? Ja przecież mówiłaś, że tu byłaś. Ale wtedy kiedyś nie było tu schodów, prawda? Mysza ciągle chłopaków myli, wiecie? Taka jest prawda. Ciągle się chłopacy mylą. Mówi, w Warszawie też byłam z tobą tutaj. A w drugim miejscu w Warszawie mówi, też tu byłam z tobą. Z innym chłopakiem nie byłam w Warszawie. Ciągle chłopacy się mylą. A to nie jest koniec. Tak się domyślałam. Tu jest ten punkt widokowy. To już tu? No, na ławce stajesz? Nie. Otóż nie, kochani. Bo tam są schody w górę. I jest ich dużo. No przecież my tu byliśmy. A, no to już nie musimy iść. I powiem... Będę sapił, no ale... O, ile schodów jest.
Tu jest jak w Chinach, tych schodów. W górę się idzie. Nie trzeba w góry jechać. Ja. Bardzo rzadkie powietrze, dlatego tak ciężko. Że mój, no tak, jak się kilka dni piło pod rząd, on nie jest w stanie iść. No naprawdę mówię, że kilka dni pod rząd picie. Ja wam powiem, ja piłem, no kilka dni pod rząd, ale mysza, ona piła już w ogóle. Powiem wam naprawdę. Też kilka dobrych dni. Wiecie co? I zawsze tak się, a tu nie wiadomo, kiedy mówi prawda. Łoiła. Musicie się zdać na mnie. Matko. Ja bym to wiedziała. No. Matko. W górę nie trzeba jechać. Czekaj. Minęliśmy zakręt. I okazuje się nam wieża. Ja tu byłam. Ja też tu byłem. Może schodów tutaj wieża. No. Tak. Że niby to jest 100 metrów tylko. To jest to? Niemożliwe. To ile myśmy przeszli? Może się zaraz okaże, że w ogóle nic tam spocenie od nie wiadomo czego. Tak to wygląda. Sto metrów, no nie wiem, skandal. A, tu jest po innemu. Mysza mówi, koniec z kiełbasami. A to jest dobre miejsce na samobójcę. Nie doradzaj. Tam już jest jeden krzyż. Tak, tam już ktoś stoi. Wow. Thank you.
silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. Zielony budynek. A to jest winnica. Winnica? Co? Wejście na tą górę, najpierw te schody i tam ta wieża, to powiem wam, spory wydatek energetyczny. Także jak będziecie chcieli wchodzić, to przygotujcie się, że no co niektórzy wiadomo, kondycja lepsza, mniej, większe przerwy mają w spożywaniu trunków. No, także to sobie poradzą, no ale nie, tak żarty żartami, ale powiem wam, sporo schodów jest. Sporo, tylko jest cholery. Jest dużo. Kto ma lepszą kondycję, ten wiadomo. Kto ma gorszą. Tam na dole pod wieżą jest krzyż, podobnież kobita jakaś. Coś tam. Dlaczego? Dlaczego się tam skokła? My idziemy tam i tam. Ej, to nie jest żadna winnica, tak jak mnie mysza wkręciła. Winnica. To są jakieś klony. Tylko szkółka klonowa, czy co to jest. Mysza mówi, a tam jest winnica. A to nie jest żadna winnica, patrzcie. To jest winnica, z której strony? Winnica. Się dałem wkręcić, widzicie? Zresztą widzę, ale widzicie? Ale nie, no jak, no tak. No dobra. Ale komedia. Słuchajcie, Artur postanowił dzisiaj mnie wykończyć. O matko, przeszliśmy, słuchajcie, chyba z kilometr do zoo. Bo tam mówi, że jakieś ptaszki były w klatkach, ja nic nie pamiętam. I słuchajcie, on mnie tam zabrał pod górę do zoo aż pieszo. Ja już normalnie nie mam siły. Usiedliśmy sobie, okazało się, że nie ma żadnych ptaszków.
Nie, no nie doszliśmy. Może... Albo nie doszliśmy, nie albo wiem, w każdym razie... bo tam budują teraz też. Tak, wiesz? No. Powiedziałam ci, że na pewno nie ma już żadnych ptaszków. Słuchajcie, ale nic, mówię, dobra, uległam, oczywiście jak zwykle i poszłam. No nie, i teraz no nie mam tak, za swoje. Błagam cię. A teraz sobie przyszliśmy do parku odpocząć. Znowu się zrobiło gorąco, bo przez chwilę, słuchajcie, jak byliśmy na wieży, to akurat takie chmury się zebrały. No ale deszczu nie ma, jest tylko po prostu parno. No jest jak w piekarniku. No. Wcześniej było tak, wiecie, fajnie, w sam raz, wiaterek, tak umiarkowana ale temperatura. Ale ja te ptaszki namierzę jeszcze. A namierzysz? Tak, nie wiem. Tu ci śpiewają, ci wystarczy chyba. Ale to było takie w klatce, fajne, ja je odwiedzałem. Mhm. Tu masz kaczki, nie wystarczy ci? Proszę powiedzieć, gdzie jedziemy. Kochani, jemy. Jemy! Już prawie zaraz. No, jedziemy, kochani. Do naszej ulubionej? Pizzerii. Na naszą... Na wybraną pizzę przeze mnie, ale takiej jeszcze nie mieliśmy, bo często bierzemy taką z jajkiem. Są dwie w ogóle z jajkiem. Często bierzemy, albo ze szpinakiem brałam, albo ogólnie taką pięć swoich składników, czyli całą mięsną, a dzisiaj wybrałam z taką z ogórkiem konserwowym, tak dla odmiany, żeby coś innego. No Bartu stwierdził, że nie ma co robić, nie mamy siły, żeby coś robić w domu, ani czasu, bo już w sumie wiecie, no praktycznie pół dnia minęło, prawie cały, naprawdę parę godzin ładnych chodziliśmy. I powiem wam, że siły nie mam, nie wiem, czy jeszcze bym dała radę stać przy kuchni. Chociaż miałam taki pomysł, że jeśli byśmy jedli w domu, to bym zrobiła po prostu ziemniaczki z siadłym mlekiem i z jajkiem sadzonym. Taki obiad bym zwyczajny, szybki zrobiła. No ale jak mi Artur zaproponował, czy bym chciała zjeść pizzę. O Jezu. Ty to widziałeś? Jaki skok? A on tu pojechał, no bo tak pojechał. No, to jak mi Artur miesiąc zapytał, czy ja bym sobie zjadła pizzę, no to jak ja mogę powiedzieć, że nie? No pewnie, żebym zjadła. A jeszcze w tym miejscu? Nie no, co tu wyprawiają? No drogi naprawiają, ale przecież ta droga niedawno była robiona. Właśnie w tym miejscu, albo tutaj jest wyjazd robią. Aha, to o to chodzi. No ale to trzeba wszystko zrywać wtedy? No masakra. Dzisiaj już tak się raz wkopaliśmy, robili drogę i tak po prostu zahaczyliśmy. No nie można takich uskoków robić, no bez przesady. No także, a słuchajcie, już jestem taka głodna, a ty już jesteś też bardzo głodny? No jestem. Ja też już jestem taka głodna, że bym zjadła w ogóle słonia z kopytami. Albo konia z kopytami. Myszkę z kopytami. Nie, myszki są małe, to tam myszka to co, nawet bym nie poczuła, że zjadłam myszkę. A wiecie, że jest taki film na YouTubie? Że facet zjada mysz? Weź. No. Weź. Chyba za wino czy coś. Fuj. No. Jest taki. Dobra, kończę, bo mnie obrzydziłeś teraz. Słuchajcie, pięknie pachnie, pięknie wygląda i na pewno pięknie smakuje. A my sobie odpoczywamy. Po obiadku, weszłam tylko do domu, przebrałam się i na hamaczek i jeszcze porwałam czarnego. Także o, on mnie tutaj oczywiście drapie, leżymy sobie, odpoczywamy.